Witam Was, moi kochani. Udało się to przetrwać, czyli ten ciśnięty fundament, który był po prostu, no, naprawdę brakowało mało, żeby rozpierdzieliło go po całości, ale udało się, jakoś to przetrwało. Dzisiaj weźmiemy się za murowanie, papę rozłożymy, czyli standardowo to, co żeśmy robili tu, ale chcę Wam pokazać tutaj, jak do tego podejść, czyli geodeta, wytyczając nam garaż, wytyczył mi skrajne elementy fundamentu. Nie budynku, tylko fundamentu. Zrobiłem sobie wstępnie osie moje, które potrzebuję do teraz, i żeby to rozprowadzić sznurek, wiem, że od tej wysokości mamy 30 cm, żeśmy brali fundament poniżej, czyli ta różnica, która była między murami, tutaj musi powstać. I ja sobie zrobiłem osi, bo oś zawsze mi lepiej to jakby wymierzać. I tutaj wiem, że bloczek ma 25 cm, więc po 12,5 cm w jedną i w drugą stronę. I mamy tą szerokość naszego muru plus ten rozstaw, szerokość ławy, czyli mur będzie w tym miejscu. Tu akurat jest sytuacja taka, że ja muszę jakby robić sznurek od wewnątrz, z racji tego, że tu na zewnątrz nie wiem, czy bym umiał to zrobić. W każdym razie tam jest 2 cm dylatacji. Potem zresztą spróbujemy puścić i w tą stronę, i w tą. Zobaczymy, jak wyjdzie. Jeżeli wyjdzie mi z tej strony, no to wyjdzie ok. No i teraz zróbmy na razie wewnątrz, czyli rysuję to do pionu, kreskę tutaj. No i potrzebujemy teraz jeszcze tutaj jakiejś wytycznej, żebyśmy mieli czego się trzymać. Mogą być paliki, mogą być kawałki desek, wszystko obojętnie. To jest tylko przeniesienie jakby naszego po prostu wymiaru, który potrzebujemy. I do kreski w ten sposób. No i oczywiście tutaj skontrolować poziomicą, bo kreska kreską, ale jak będziemy mieć minimalnie krzywo, to tutaj może być różnica nawet i do centymetra się gdzieś tam zdarzyć, więc do poziomiczki sobie ustawiam tutaj, żeby mi pasowało, i dokręcam tą stronę. I teraz tak, żeby było wygodnie pracować, żeby sznurki mi nie nachodziły jeden na drugi, tą stronę robimy 22 cm od góry. Natomiast w tą stronę jadę 23, żeby był centymetr różnicy pomiędzy sznurkami, i wymierzam sobie 23 od góry kreski, czyli będę miał 7 cm sznurek nad fundamentem. Tak, żeby to, co Wam kiedyś tłumaczyłem, żeby po prostu nie było, tym bardziej jak murujecie za prawą, żeby nie było tak, że sznurek jest przy samym fundamencie, nałożycie za prawy i ten sznurek po prostu Wam wyciśnie. Żaden to odnośnik nie jest do murowania, czyli lepiej zawsze sobie tą pierwszą warstwę ustawić, pierwszy sznurek wyżej, wtedy i tak pionujemy ten bloczek, więc ta zaprawa jest bezpiecznie, sobie się rozpływa, a my mamy spokój, że będziemy mogli 23. Dobra, i teraz tutaj z drugiej strony to samo, czyli ta moja oś, którą mam, no i zawsze na zewnętrzną stronę. Tu jest oczywiście sytuacja wyjątkowa, wiecie dlaczego, natomiast tutaj od mojej osi, którą sobie wcześniej już wytyczyłem, robię ten sam myk, czyli 12,5 cm przenoszę w tą stronę i wiem, że w tym miejscu będzie szedł mój mur, czyli brzeg mojego muru. Tak to trzeba ogarnąć. No i tu robię to samo analogicznie, co robiliśmy tutaj. Tak samo przykręcam. No i rozciągniemy sznurki, pokażę Wam, o co chodzi. Dobra, mamy puszczone te sznurki, moi drodzy, w ten sposób zrobione. Czyli ja Wam przybliżę, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Jest zrobione powyżej ławy fundamentowej, nie przeszkadza potem w niczym, i tutaj też jest różnica, ten centymetr, który sobie wytyczyłem. Nie chcę, żeby mi sznurki po prostu jeden na drugi nachodziły, tak jest bezpieczniej. Mamy od środka, tylko teraz patrzę, ja nawet tej folii kubełkowej nie ściągłem, więc będziemy musieli ją wyciąć na dole i wyeliminować ją, bo tutaj jeszcze wejdzie nam styropian dodatkowy na dylatację tego garażu, między garażem a budynkiem. Tutaj mamy ten styropian, więc tutaj jeszcze dodatkowo musimy dołożyć styropianu, a nie chcę jakby go oddzielać tą folią kubełkową, więc trzeba będzie to zlikwidować. No i możemy sobie tutaj teraz rozłożyć papę z tego narożnika. Potem puścimy tamten sznurek, bo tam, z racji tego, że tam nie mamy jeszcze nie mamy jakby gdzie zapiąć sznurka, bo tutaj widzicie, mamy już tą ścianę, więc będziemy musieli według rysunku do miary zrobić ten pierwszy bloczek,
i potem już zapniemy sobie do osi, czyli ten pierwszy broczek będzie musiał być zrobiony do metrówki, czyli tak do taśmy, czy tam do czego robicie, żeby po prostu ten wymiar łapnąć równy z tamtym wymiarem, czyli z tamtej strony. No i wtedy będzie pasować. Można tutaj jakąś deskę pokombinować i przykręcić, ale nie ma takiej potrzeby. Jeżeli sobie schycicie wymiar, jeżeli macie przykładowo w projekcie szczelam 6 metrów i 2 cm od zewnętrznej do zewnętrznej, no to tyle będziemy musieli też uzyskać. Wymiary mamy oczywiście w rysunku, zaraz Wam pokażę, bo fundament, jakby to jest fundament, natomiast to, co jest tutaj wyżej, no to już mamy zwymiarowane w tym miejscu. Widzicie, 524 cm plus 24 cm na mur, ale my musimy wziąć na to poprawkę, moi drodzy, bo mamy 25 tą naszą ścianę, więc ten wymiar musi pasować, czyli wygląda to w ten sposób, że bloczek dolny jest na 25, natomiast górny, który będzie na niego nachodził, czyli kontynuacja tego naszego budynku dalej, będzie na 24. Nas interesuje wymiar zewnętrzny. To, że ten bloczek będzie tutaj jeden na drugim stał w ten sposób z uskokiem, czyli ten ma 25, a ten 24 i tu mamy ten 1 cm, nie ma znaczenia. Zawsze trzymamy się zewnętrznej strony naszego muru, wtedy mamy pewność, że wszystko będzie pasować. No i tutaj mamy ten wymiar, który będziemy musieli ściągnąć i w tą stronę tak samo mamy zwymiarowane, więc też będziemy musieli ściągnąć ten wymiar, żeby wyznaczyć sobie długość tej naszej ściany tutaj, gdzie idzie ta rura. Dobra, mamy tamten narożnik zrobiony i tamten na dwie warstwy, podeszło fajnie i teraz przenieśliśmy sobie wymiar ścian według projektu, czyli w tym miejscu mamy jeden punkt i w tym miejscu mamy drugi punkt, czyli z jednej strony i z drugiej zostało to przeniesione. No i teraz wystarczy poziomiczkę przystawić i odrysować sobie te nasze prowadzenie, czyli w tym dotąd musi być zamontowany bloczek. Czy pojadę w tą stronę, czy pojadę w tą stronę, zrobię sobie tutaj też ten narożnik oczywiście. No i tutaj wyszła sytuacja, moi drodzy, dobrze, że zajrzałem, ma być 15 cm dilatacja, nie, ja mówiłem wcześniej, że piątkę dołożymy. Musiałem narożnik rozebrać niestety, bo wymiary mi się nie zgadzały. Zawsze sprawdzam, jak muruję narożniki według projektu, żeby te wymiary pasowały i takie błędy, jak w tej chwili bym popełnił, to wychwycicie to od razu. Jeżeli nie pasuje wymiar, coś nie pasuje, to jeszcze raz się dobrze przyjrzeć rysunkowi. 15 styropian, tutaj mamy 13 cm, no i 2 zostaje nam luzu, tak jak powinno być. Czyli w ten sposób to tutaj jest rozwiązane według projektu, więc tak to będzie wyglądać. No i tyle, no i tam potem jak zrobię sobie już ten bloczek w tą stronę, zapnę sznurek, zapnę tam do tego elementu, który mam przygotowany, no i będziemy mogli tą całą ścianę już też jechać, ale zamkniemy na razie te zewnętrzne, żeby tą do transportu jeszcze tu zostawić. Mamy 3 warstwy, więc myślę niedużo. Folię kubełkową ściągłem, żeby nie było między murem a dylatacją tutaj zrobione jakieś folia kubełkowa, nie potrzebujemy tego, więc w ten sposób to musiałem ogarnąć. Dobra, biorę się za murowanie. No i jeszcze został nam przepust tam, czyli rurę 200 przy FI 160. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze średnica była większa, nie ta sama, bo w murze to zapracuje i macie po kanalizacji, także lepiej zrobić to zawsze obwodowo większą tą rurę, żeby nie było problemów. Dobra, jedziemy tutaj tą ścianę, moi drodzy, i teraz tak, mamy tą rurę, która była już wcześniej wypuszczona, to jest do kanalizacji, tam mamy już przygotowaną następną vis-a-vis, czyli żeby szło w równym odcinku i wyciąłem ją w ten sposób, tutaj Wam pokażę, nie wiem, czy będziecie widzieć, czyli w taką L-kę dłuższą, tam mamy z tamtej strony, chodzi o to, że tu opiankowałem koło, żeby ten beton tam też potem sobie nawłaził. I teraz dokleimy tutaj drugi bloczek i będziemy mieć pod spodem wszystko obbetonowane i myślę, że będzie ok. Natomiast tutaj ta dziura, znaczy ta dziura, tak, no bo to inaczej nie ma co nazywać, zostaje w tej formie tak jak jest, czyli nic tu nie będę dawał, ewentualnie górą zabezpieczyć przed jakimiś opadami piankę, a powietrze też jest dobrym izolatorem, więc nic tutaj nie będziemy kombinować, także w ten sposób to zostawiamy. No i możemy teraz domurować sobie tą dalej, tą jedną jeszcze tutaj, czyli na 50 z długości. Już tutaj tych poprzeczek nie,
nie kleję, kleję tylko wzdłużne te łączenia. Myślę, spokojnie wystarczy. Wstawimy do sznurka. No i teraz możemy tu również tam jakoś jeszcze wcisnąć tą piankę, czyli w ten sposób zabezpieczyć przed tym, żeby ten beton tam się nam nie wylewał, gdzie go po prostu nie chcemy. I tak samo z tej strony, tylko ta warstwa będzie obrobiona, natomiast tu resztę będzie podlane i myślę, że będzie wszystko pasować. Dobra, tutaj w ten sposób mamy zrobione, czyli to, co wam mówiłem, do kreseczki, sznurek już zapięty tam o drutówkę i on idzie w tej chwili po skosie, ale nie przeszkadza mi to w niczym, bo mi chodzi tylko o tą prostkę, żeby tutaj teraz utrzymać, żeby to szło w jednej linii, czyli przymuruję sobie tego jednego tutaj bloczka, żeby pasowało. Kurczę, powiem wam już szczerze, bym wyszedł z tego błota, bo ale dzisiaj pomurujemy na spokojnie i jutro zalejemy te bloczki i będzie już jedyne, co się będzie wchodzić do środka, to tylko po to, żeby zrobić tutaj izolację w środku i nic więcej. Potem już zasyp. Aha, no jeszcze trzeba rozszalować te deski. Co się da, co się nie da, to zostawiam. I tak to wygląda. No i tutaj oczywiście jak murujemy, to zawsze troszeczkę od sznurka, żeby było minimalnie odsunięte, nigdy do. Jak będziecie dopychać do sznurka, zawsze taki milimetr staram się zostawić luzu i wtedy mam pewność, że mamy ścianę w jednej linii. No i tutaj już następny do poziomicy, czyli do pionu, przewiązanie i mamy narożnik zamknięty. Możemy zamykać tą ścianę, to samo zrobię z tamtym narożnikiem, zamknę sobie tamtą ścianę, a tą zamkniemy na koniec, bo widzicie, transport kawałek się ponosiło, a syf, trzeba to teraz wyskrobać wszystko, no i potem ten kawałek brakującej papy tutaj jeszcze dołożyć. Dobra, mamy to pomurowane, gotowe. Udało się to zrobić, także jutro zalejemy sobie te bloczki betonem. Tutaj walę piankę, żeby, tylko widzicie, tam jest pusta przestrzeń, ale pomiędzy tymi tutaj, żeby tam nie nawalić betonu przy betonowaniu. Jutro sobie to wytniemy na równo i w ten sposób to będzie przygotowane, żeby grało. No i tutaj ta różnica, o której wam mówiłem, powinno być 30 cm, no musi być, jak żeśmy to mierzyli, to zobaczcie, mamy 30 cm różnicy między tym poziomem a tym, tak jak jest w projekcie, tego trzeba też się trzymać. Jest garaż troszeczkę bardziej obniżony, jakby tam będą jakieś potem schodki do wejścia tego z boku, o ile będzie tutaj, chociaż szczerze wątpię, będzie tylko wejście główne. Tam w tej kotłowni, zresztą tam kotłowni też nie będzie, to troszeczkę inne plany tutaj są na ten obiekt. No i tutaj te piony też są zapiankowane z jednej i z drugiej strony, żeby to było przygotowane. Ławy drutowe możemy odkręcić. Na tym etapie już skończyłem korzystać z ich pomocy. Nie potrzebujemy tych ław. Resztę będzie już wymierzane do miary. Bo jak mamy ściany do pionu, moi drodzy, no to kontynuacja tych ścian siłą rzeczy musi nam pasować. Nie ma siły. Potem sobie tylko zmierzymy rozstaw i łapniemy przekątne. Tutaj w tym wypadku będziemy łapać przekątne. Jak mam sznurki na dole, te przekątne są... No nie bawię się już takie rzeczy, żeby łapać przekątne. Skoro mam osie do sznurka puszczone, to jak sznurek mi się krzyżuje, to krzyżuje mi się w ten sposób i w ten sposób. I tutaj stawiam bloczka, no to z tego punktu do przekątnej musi pasować. No chyba, że coś z pieprzy geodeta, w co wątpię. Więc tak to wygląda. Natomiast tutaj, jeżeli nie mamy już tej pomocy ze sznurkami, nie będziemy mieć na wyższym etapie, no to sobie po prostu będziemy już łapać przekątne, żeby wszystko pasowało, bo wymiar wymiarem, ale przekątne też tam będą musiały się tutaj zgadzać i tak samo będzie na garażu, także w ten sposób to musimy zrobić. No i tyle. Jutro zalejemy ten beton. Cieszę się bardzo, że już kurde tutaj z tego ringu błotnego możemy troszeczkę uciec, jeszcze potem tylko izolację zrobimy, wywalimy te deski i no i resztę już będzie zasypywane, ubijane i już tu nie będę na to zaglądał. Tak samo będzie z zewnętrzną stroną, także w ten sposób. I pofugować tam, gdzie większe te szparki, to fuguję, tam gdzie są takie szczelinki minimalne, no to już to zostawiam.
no bo nie ma opcji, żeby tam cokolwiek ładnie ta dwuskładnikówka kryje, więc nie ma się co tym przejmować. Dobra, ogarniamy troszeczkę porządku i jutro zalewamy te bloczki i być może uda się zagruntować jeszcze tym dysperbitem na pierwszy raz, czyli tym gruntem, żeby mieć bazę pod, bo pogoda jest fajna, widzicie, fajnie bloczki obsychają, więc trzeba to wykorzystywać, bo lada dzień już nas tutaj po prostu nie będzie, bo musimy lecieć na inną budowę. Kiedy tu wrócę, nie wiem, zobaczymy. Chłopaki są już dogadani, przyjadą, będą zawozić piasek i będą zasypywać. Ja ich tutaj nie muszę pilnować, nie będą robić obsyp tutaj tego gruntu. Gdzieś tam ogarniają ziemię, żeby załatwić też dosypać, bo to co tam jest, powiem wam szczerze, no to furgnie, tego nie będzie. To jest chwila, moment i ta kupa tam się straci. To jest mało tej ziemi, jest tutaj po prostu, trzeba będzie coś jeszcze dowieść. No i tu mam troszeczkę, no ale widzicie, jaka jest różnica w terenie. Musimy to wszystko tutaj gdzieś tam zniwelować, nadsypać, żeby te warunki potem już jak przyjadę, żebym już mógł sobie korzystać z tego jak człowiek, a nie, no trzeba to przejść. To jest budowa, nie piaskownica, więc trzeba też takie rzeczy pewnie tutaj wziąć poprawkę na to. No, gdzieś tam widzicie, też są różnice w wysokości, zdarzyło się, ale to powiem wam, jak zmieniliśmy paletę, bo te bloczki, które widzicie, ten jest troszeczkę niższy od tego. Te bloczki po prostu były z tamtej palety, a ten jest jeszcze, jak został mi z tych wcześniejszych, co były przywiezione. Jeszcze widzicie, on był tam w środku jako podpora, ale żeby nie otwierać całej palety, żeby to po prostu szło do zwrotu, to wykorzystaliśmy te, które tu leżały. Zostały mi dwa bloczki, no, które już tam pójdą na straty. Natomiast tamta reszta zostanie zwrócona do hurtowni, plus ten styropian też oddam. Tutaj polecimy normalnie już styropianem elewacyjnym. Nie będziemy dawać tej akły, bo nie ma takiej potrzeby. Tylko ta dylatacja będzie już na przymur, między murem a murem właściwym z solbetu będzie robiona z 15 styropianu, dlatego że to mamy 13, te 2 cm będzie zrobione w ten sposób, że będzie szerszy po prostu styropian i dobijemy do tym murem wewnętrznym z garażu do środka może z pół centymetra luzu tam wyjdzie, więc będziemy tylko taką stróżkę, co warstwę sobie zapękuje i tak będę zostawiał. Też nie będziemy tego wypełniać tam pełną pianą, bo tak jak wam tłumaczę, izolator powietrze też jest dobrym izolatorem. Kiedyś murowali w ten sposób, że murowali, przykładowo się murowało z 12 i 24 szło bloczki i zostawiało się tutaj przerwę z 5 cm powietrza, tak się murowało. Potem szły kilka warstw i naprzemiennie, czyli w ten sposób szło 24 i 12 i tu była ta warstwa powietrza. Także ta warstwa powietrza się mijała przy całym procesie budowy i nikt styropianów nie używa, bo nie było takich jeszcze technologii, więc a jak były, to były okrutnie drogie, więc były te mury dużo, dużo jakby szersze, ale mało kto to tam myślał o ociepleniu. Także tak to wyglądało. Dobra, tyle w temacie. Miejcie się, moi drodzy, do następnego.